Po raz kolejny uczeni pokazali wielkie serce i licznie pojawili się na koncercie charytatywnym. Tym razem swoją pomocą finansową wsparli 9-letnią Wiktorię Długołęcką. Tuż po urodzeniu u dziewczynki wykryto wrodzoną wadę serca. Wiktoria ma za sobą już 4 bardzo poważne operacje i czekają kolejne. Leczenie ma się odbywać w Niemczech, dlatego będzie kosztowne. Potrzeba co najmniej 35 tysięcy euro. I właśnie na ten cel zostaną przekazane pieniądze zebrane podczas piątkowego koncertu. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że jest to kolejny koncert charytatywny w naszym mieście, a pojawiło się bardzo dużo osób, przyznała mama dziewczynki Ewelina Długołęcka. Dodała również, że oprócz pomocy finansowej otrzymują bardzo dużo słów wsparcia. Wiktoria bardzo żywo reaguje na każde dobre słowo od osób, których do tej pory nie znała. Kolejny koncert charytatywny w Ełku, kolejne dziecko, a mimo to Ełczanie są naprawdę wspaniałymi ludźmi. No co widać? Widać, jak ci ludzie się schodzą, jak się zbierają, donoszą ciasta co chwilę na kiermasz, jakieś rzeczy, które dla nas są szokiem, że mamy 80-90 rzeczy, które są zakwalifikowane do licytacji, a już się okazuje, że już jest ponad 100, więc naprawdę szok. Wiktoria, ona przeżywa. Po niej nie widać, ona jest uśmiechnięta, ona przeżywa. Ona w domu pyta potem, jak ona wypadła, czy to wszystko na pewno będzie tak, czy naprawdę szybko pojedziemy. Jest zadowolona, że ludzie się nią interesują. Ona, jak mam jakiś telefon od innych ludzi z innych miast, odzwania do tych ludzi, ona się cieszy, rysuje im pracę, odsyła jakieś serduszka od siebie. Jest bardzo zadowolona, że jest takie duże poruszenie dookoła niej i jest, no tak przeżywa bardzo to emocjonalnie. Jest taka siła, że człowiek po prostu śpi po 3 godziny dziennie, a wiesz, że rano wstajesz i jest naprawdę sens, że widać, że to działa, że pójdzie to, że damy sobie radę, że na pewno zbierzemy te pieniądze i pojedziemy i wiemy, że ona szybko, że w listopadzie, wierzymy w to, że w listopadzie Wiktoria wyjedzie. Koncert został zorganizowany przez rodziców uczniów, którzy są w tej samej klasie z Wiktorią. Pomagały przy tym miejskie instytucje, ale również młodzież z innych szkół, jak i sami Ełczanie. Dlatego jak widać jest dużo ciast na sprzedaż, czy rzeczy przeznaczonych na licytację, zaznacza Małgorzata Romantowska, jedna z organizatorek koncertu. Ludzie byli tak przyjaźnie nastawieni, ECEK, władze miasta, że nie było jakiegoś takiego większego problemu. Naprawdę wszyscy bardzo nam pomagali. Są osoby, które przychodzą, których my nawet nie znamy, tak, z innych klas. Na apel o ciasto odpowiedziały po prostu wszystkie klasy. To się naprawdę wiąże z dużym zaangażowaniem wszystkich. Każdy z nas przeznaczy 10-15 zł, które wydajemy często tak, bez celu, to my jesteśmy w stanie pomóc Wiktorii w listopadzie, a ona potrzebuje tego szybko. Wsparcie okazały również ełckie zespoły, które zgodziły się zaśpiewać dla Wiktorii. Wystąpili Sandales, Frykin Rude Boys oraz Piotr Karpienia, który specjalnie dla rodziców dziewczynki napisał utwór Nie trać nadziei. Można powiedzieć, że to nic nie kosztuje, ale z drugiej strony ileś tam lat się na to wszystko pracowało. Jeżeli ludzie chcą przyjść posłuchać kogoś, jakby też no, wyrażają taką chęć, żeby wesprzeć te osoby, które potrzebują tego finansowo, to jest jakby, wydaje mi się, że to jest dobre połączenie. Miałem chwilę wolną przed południem i też napisałem taką piosenkę, którą chciałem zadedykować rodzicom Wiktorii i postarać się, żeby jakby też oni trochę, no pomyślałem, że to będzie taki miły akcent. Też mam swoje dzieci i jakby wiem jakby, jak bardzo zależy rodzicom na zdrowiu tych dzieci. Jeżeli możemy pomóc, to się cieszymy. Każdy czyn jest ważny, więc podejrzewam, że nawet jeżeli to będzie małe ziarenko, to ma znaczenie. Na pewno ważne, że jest, że jakby jest tylu ludzi, którym zależy na tym i to też jest jakby fajne. Myślę, że jakby psychologiczne wsparcie też jest bardzo ważne. Mieszkańców Ełku nie trzeba długo namawiać. Za każdym razem wspierają chore dzieci, które potrzebują kosztownych operacji. Jak przyznawali w rozmowie z naszym reporterem uczestnicy koncertu, zawsze warto pomagać. Przyszliśmy tu wspomóc z moimi dziećmi, tak? A co pani sądzi o tej akcji? No jest bardzo potrzebna, jak najbardziej wskazana, w związku z tym, że trzeba nazbierać te środki, tak, określone na tę operację, także oby jak najwięcej takich imprez wspomagających też inne dzieci, tak? Pomoc to jest bardzo ważna rzecz i wszyscy musimy się zmobilizować, żeby po prostu pomagać dzieciom, szczególnie tym, którzy wymagają tego. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjść, a poza tym jest to koleżanka mojego syna, razem do tej klasy chodzą, do szkoły, więc warto naprawdę pomagać. Wolę coś dawać niż brać i taka moja jest renoma i tutaj jestem, żeby wspomagać takie akcje. Dzisiaj jestem sama, ale wiem, że zachęcam swoich uczniów. My pomagamy, nie znamy dziewczynki, ale wiem, że uczy się w szkole, do której chodzą moje córki, także z chęcią pomagamy. A ty, uważasz, taki koncert jest? Tak, uważam, że jest ważny. No i myślę, że dużo osób powinno przyjść pomóc tej dziewczynce.